proszę wybaczyć mi mój francuski, ale uczę się go dopiero od wczoraj poprzez tłumacza Gobre. Także nie jest jeszcze doskonały i jeszcze dwa dni będę już mówić jak rodowici Francuzi. Szanowni Państwo, bardzo mi miło Państwa gościć w trakcie drugiej nocy, w trakcie drugiej radzyńskiej nocy bibliotek. Jest to akcja ogólnopolska, w którą włączamy się co roku. Szanowni Państwo, po co ta w ogóle noc bibliotek? Po co my to organizujemy? Raz, żeby Państwu sprawić pewną przyjemność i mamy nadzieję, że tak się zdarzy. A z drugiej strony też chcielibyśmy ukazać bibliotekę jako multicentrum. Pozwólcie Państwo, że przerwę, bo tu prawdziwi Francuzi do nas zawitali. Zapraszam. Czyli tak. Chcemy ukazać bibliotekę multicentrum jako miejsce, gdzie nie tylko obsługuje się pewne zbiory, udziela informacji, ale też, że działamy w obszarze kultury, edukacji. No i dzisiaj to wygląda na to, że rozrywki też. Proszę Państwa, zanim się zatopimy w tych paryskich klimatach bez reszty, ja chciałabym taką troszeczkę prywatę tutaj zrobić, bo staram się chwalić moich pracowników, którzy są bardzo zaangażowani w swoją pracę, ale zawsze robimy to we własnym gronie. Dzisiaj jest tylu znamienitych gości, że pozwólcie Państwo, ja wymienię ich i pokażę z imienia, z nazwiska, bo być może niektórzy gdzieś ukrywają się w gabinetach, bo po prostu na tym polega ich praca. I tak, zacznę od tego miejsca, które jest dzisiaj kawiarnią paryską. Pracuje tutaj, opiekuje się tym miejscem pani Maria Rędach. Marysiu, pokaż się. Marysia z wielkim oddaniem obsługuje czytelników. Bardzo dba o nasze regionalne zbiory, których mamy coraz więcej, ale też ma dar plastyczny i upiększa. I pewne rzeczy to Marysia właśnie porobiła, powymyślała, także dziękujemy Ci, Marysiu. Na dole jest serce naszej biblioteki, czyli wypożyczalnia. Tam pracuje pani Beata Górna. Beatko, pokaż się. Beata jest znawcą literatury, po prostu wszystkie my przy niej wymiękamy, że się tak wyrażę. Wspiera ją bardzo mocno pani Edytka Zając. Ona swoim uśmiechem i po prostu przekazuje. Książek z naszej biblioteki. Jest tu u nas również taki dział, gdzie niewiele, że praktycznie tej pani nie widać, a jest to, co można powiedzieć, mózg naszej biblioteki. Pani Jola Sawczuk-Kapica, która teraz nas filmuje, pracuje w dziale gromadzenia, opracowania i digitalizacji zbiorów. To dzięki niej mamy elektroniczne katalogi, elektroniczne bazy danych. Cały czas na tym pracuje. Cały czas to rozwija. Teraz przejdę do filii numer 2. To jest filia, która mieści się nie w tym budynku, tylko na osiedlu Zawielska. Kierownik pani Ela to była. Patrzę, gdzie Ela jest. Elu, pokaż się nam. Elżbieta jest tytanem pracy. W ogóle dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Wymyśla, pracuje bardzo ciężko. Wczoraj prowadziła część dla dzieci nocy bibliotek. Było mnóstwo atrakcji ze spaniem włącznie w bibliotece. Wspiera ją w tej pracy pani Edyta Oworuszko. Pani Edyto, proszę się pokazać wszystkim. Mają bardzo duży obszar do obsłużenia, bo duże osiedle, bardzo dużo wypożyczeń, wielu czytelników, mnóstwo imprez. Bardzo dziękuję Wam, dziewczyny. Kolejną filią, ale już w obrębie naszej biblioteki, jest filia numer 1 dla dzieci i młodzieży. Kierownikiem jest pani Małgosia Grochowska. Małgosiu, gdzie Ty zniknęłaś nam? Wsparciem dla niej jest nasza najmłodsza koleżanka, pani Ewelina Książek. Razem wymyślają tysiąc różnych realizacji dla dzieciaków. Nie byłoby porządku i jakiegoś ładu w naszej bibliotece, gdyby nie pani Ania Kowalik. To jest w ogóle osoba, która czasami nam każe wycierać buty, ale to bardzo dobrze. Ania bardzo często pomaga nam też w bibliotekarskich pracach. Po prostu nauczyła się. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, zaczynamy się bać, że nas stąd wyknie. Ale Ania, dziękujemy Ci serdecznie. Mamy również część księgozbioru naukowego.
Kołczek, Aniu tutaj, a ja zajmuję się bardzo częścią naukową, ale też prowadzi promocję naszej biblioteki na różnych profilach społecznościowych, no i czasami mi pomaga w sekretariacie, bo nie mamy sekretarki. Dziękuję serdecznie. Nie ma z nami naszego jedynego chłopaka, pana Stasia Lipskiego, a szkoda, bo oprócz urody jest też mądrym facetem, bardzo nas tutaj, bardzo nam pomaga w prowadzeniu baz danych, jest administratorem i informatykiem jednej osoby. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że każdy pomysł nie jest odrzucany, a jest realizowany, że się przykładacie i mam nadzieję, że jeszcze raz dziewczynom i chłopakom brawa się należą. Kawiarnie nie są ważne, ale powiem tylko tyle, że my obsługujemy, zarejestrowaliśmy na przykład w tamtym roku ponad 4,5 tysiąca czytelników. Praktycznie co trzeci mieszkaniec Radzynia odwiedza nas tutaj, przychodzi w tej czy innej sprawie, czy po książki, czy po czasopisma, czy na imprezy, które organizujemy. Tym samym obsłużyliśmy prawie 73 tysiące użytkowników. Robi wrażenie? Bardzo. Wypożyczyliśmy, czy udostępniliśmy ponad 103 tysiące naszych zbiorów, czyli ten nie ma kurzu w bibliotece, cały czas te nasze zbiory są w użyciu. Mam przyjemność przewodzić temu zespołowi i naprawdę to jest sama przyjemność, praca w takim miejscu, z takimi ludźmi i też z takimi czytelnikami. To Państwo też tworzycie atmosferę tego miejsca, przychodząc, uczestnicząc we wszystkim, cokolwiek tutaj organizujemy.